Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jacek Misiejuk i jestem dyrektorem zarządzającym Enelix Polska. Chciałem chwilkę opowiedzieć Państwu o realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznej, o możliwościach, które mają aktywni odbiorcy energii elektrycznej, w szczególności o programach Demand Response, którymi się zajmujemy. Na początek kilka słów o firmie. Enelix Polska jest częścią grupy kapitałowej Enel, największego operatora sieciowego, również największego inwestora w źródła odnawialne, ale także jednego z globalnych liderów, czy w zasadzie światowego lidera w zakresie programów Demand Response. Na świecie funkcjonujemy od 18 lat, jesteśmy pionierem w tym zakresie, przede wszystkim na rynku amerykańskim, na którym te programy się zaczęły, ale również w tej chwili działamy w 15 krajach, w ponad 50 różnych programach DSR-owych. W tym również w Polsce od 4 lat aktywnie działamy w programie gwarantowanym. Mamy w tej chwili już ponad 200 obiektów, które funkcjonują w naszym programie. No, udowadniamy operatorowi również swoją skuteczność poprzez prawidłowe realizację wszystkich testów, w których uczestniczyliśmy, realizację wszystkich redukcji. Na kolejne lata jesteśmy liderem na rynku mocy w obszarze programów DSR. Możemy zaproponować naszym klientom, odbiorcom przemysłowym bardzo atrakcyjne warunki udziału w tym programie. Ale co to jest DSA i dlaczego on jest ważny? Z punktu widzenia bilansowania sieci można powiedzieć, że redukcja zapotrzebowania może być równoważna zwiększaniu generacji. Można powiedzieć również, że jest nawet lepsza, ponieważ no, jeśli chodzi o obciążenie sieciowe, straty sieciowe, które są najwyższe w momentach redukcji, one są znacznie mniejsze, także tutaj również nie tylko to bilansuje deficyty w generacji, ale również pozwala niwelować pewne zarówno straty sieciowe, jak i przeciążenia sieci, które w takich sytuacjach występują. Oszacowano, że mniej więcej przez jeden zapotrzebowanie takie szczytowe, maksymalne w systemach elektroenergetycznych, to również dotyczy Polski. Te ostatnie 10% najwyższego zapotrzebowania to jest mniej niż 1% czasu. I w tym obszarze jest taki obszar, w którym odbiorcy mogą skutecznie zapewniać rezerwy mocy niezbędne w systemie elektroenergetycznym. Te rezerwy są również potrzebne po to, żeby w razie awarii w jakiejś dużej elektrowni czy braku deficytu energii ze źródeł odnawialnych ze względu na brak naturalnych warunków, żeby operator dysponował możliwością zbilansowania tego systemu przy takich krytycznych deficytach mocy. Pojedynczy odbiorcy mają pewien problem z tym, że no, nawet jeżeli chcą się zredukować, no nie zawsze te możliwości mają ze względu na to, że żeby wykazać redukcję, trzeba najpierw wcześniej wykazać, że inaczej by się zużywało energię. Są okresy, powiedzmy, w momencie, kiedy odbiorcy mają jakieś ograniczone możliwości redukcji, bo już są zredukowani, to wówczas nie mogą dalszej redukcji wykonać, bo na przykład w tym okresie nie produkują. W związku z tym tak redukcja realizowana przez pojedynczych odbiorców no, byłaby dosyć miałaby zmienny poziom. Natomiast poprzez agregację, poprzez możliwość uzyskania tej redukcji od wielu odbiorców, prawidłowo oszacowany portfel daje bardzo stabilne narzędzie dla operatora systemu przesyłowego, który tak czy inaczej jest przyzwyczajony do tego, że współpracuje głównie z takimi dużymi źródłami, które mają po kilkaset megawatów mocy. Tutaj pojedynczy odbiorcy to oczywiście jest skala dużo, dużo mniejsza, natomiast portfel zagregowany to już oczywiście daje porównywalną zarówno i moc, jeśli chodzi o poziom mocy, jak i nawet lepszą skuteczność, jeśli chodzi o poziom niezawodności redukcji. Takim podstawowym programem, który funkcjonuje w najbliższych latach, to jest rynek mocy, na który już, powiedzmy, aukcje roczne się odbyły w poprzednich latach. My mamy zakontraktowaną poważny portfel, największy na rynku DSR-owym
udział w tym rynku mocy. Także możemy włączyć do tego programu jeszcze wielu odbiorców. W tej chwili finalizujemy, czy został sfinalizowany pierwszy etap w tym zakresie, natomiast w dalszym ciągu jest możliwość przyłączenia się do tego programu z nami. Jest to atrakcyjne dosyć wynagrodzenie, około 200 tysięcy złotych, to znacznie więcej niż było do tej pory w tych programach. Natomiast no, żeby spełnić wymagania w tym programie, no, trzeba mieć te kontrakty, którymi my już dysponujemy, także tutaj jest taka możliwość. Na czym polega ten program, jak on jest realizowany? W kolejnych latach ten program wygląda podobnie. Tu jest przykład na przykładzie roku 2021. Raz w kwartale musimy wykonać tak zwaną demonstrację wykonania obowiązku mocowego. Czyli polega to na tym, że przez godzinę musimy wykazać to, że jesteśmy zdolni jako portfel do wykonania tej redukcji. Także zbierając takie portfele, mamy kilka takich portfeli, czy kilkanaście takich portfeli, do których dołączamy odbiorców i musimy wykazać w każdym kwartale tą możliwość dokonania redukcji. Starczy godzina jest w kwartale, nie jest to duże obciążenie. Operator też może sprawdzić, czy jesteśmy zdolni do wykonania tej redukcji, wykonując tak zwany testowy okres zagrożenia. Wówczas nie robimy tej samej demonstracji, tylko operator nas w tym zakresie sprawdza. Mogą być też sytuacje, w których ta możliwość jest, w których jest wykorzystywana ta rezerwa. Tak jak mówię, podstawowym naszym zadaniem jest pozostawanie w rezerwie i gotowości do redukcji, co jest testowane. To będzie przypadek najczęstszy. Natomiast w momencie, kiedy rezerwy spadną poniżej 9% w dni robocze między 7 a 22, wówczas operator może nas wezwać. To będzie tak naprawdę odbywać się w znacznie węższym zakresie. Nigdy nie dojdzie do tego, że to będzie wezwanie na 15 godzin, bo takich potrzeb w systemie elektroenergetycznym historycznie, patrząc na dane, nie ma. Może być to prawdopodobnie około kilku godzin, powiedzmy, redukcji, które będą potrzebne. W przypadku takiego wezwania jesteśmy zobowiązani do wykonania tej redukcji, także my również ten poziom redukcji jest ustalany w stosunku do całkowitych potrzeb systemu, ile tych mocy potrzeba, czyli być może, że nie cały ten portfel będzie potrzebny. Takie wezwanie jest co najmniej 8 godzin przed redukcją, no i po 8 godzinach należy tą w tym wyznaczonym przedziale czasu trzeba tą redukcję wykonać. Jak ta redukcja jest mierzona, to też jest ważne. Mierzona jest w ten sposób, że wyznacza się średnie zużycie w ciągu ostatnich 8 z 10 dni roboczych, odrzucając jak gdyby wielkości skrajne. I z tego wychodzi taki tak zwany, nazywamy to baseline, czy też profil odniesienia oznaczający średnią redukcję. W momencie, kiedy otrzymujemy wezwanie, patrzymy, jakie jest rzeczywiste zużycie i ono może być niższe albo wyższe i w godzinach między 3. a 5. godziną przed redukcją jest tak zwane okno korekty. W zależności od tego, czy to zużycie jest wyższe, czy niższe od tego średniego zużycia, ten baseline jest korygowany. I od tego skorygowanego baseline'u dopiero jest wyznaczana ta rzeczywista konieczność dokonania redukcji, ten poziom, do którego trzeba zejść. I tutaj można zejść zarówno poprzez ograniczenie zużycia, przesunięcie najczęściej tego zużycia na inne godziny, ale też poprzez wykorzystanie, powiedzmy, jakichś generatorów rezerwowych, magazynów energii, jeżeli takie będą powstawać. Także takie możliwości są w tym zakresie. My pomagamy w przygotowaniu określenia tego poziomu redukcji, wyznaczeniu takiego planu finansowego, który pozwala przekonać ewentualnie władze spółki do uczestnictwa w takim programie. Mamy bardzo bogatą bibliotekę, analizę różnych dziedzin przemysłu, w których jesteśmy w stanie w różnych gałęziach znaleźć, jakie możliwości są w różnych gałęziach i wspólnie z odbiorcami, analizując ich dane pomiarowe, analizując ich zużycie, możemy precyzyjnie określić, jakich zdolności możemy się spodziewać i co warto zakontraktować. W momencie, kiedy już Państwo wejdą do programu, przejdą testy, uczestniczymy w tych
tych redukcjach zapewniamy centrum dyspozytorskie czynne 24 godziny na dobę. Niezwykle ważne w przypadku rynku mocy, podgląd zużycia online poprzez zainstalowane urządzenia. No i dzięki temu możemy skutecznie wykonywać kolejne redukcje i zapewniać Państwu atrakcyjne wynagrodzenie. Warto jeszcze raz przypomnieć, że my chronimy przed niedogodnościami wynikającymi z tego, że niektórzy z Państwa być może, że w jakichś okresach będą nie przygotowani do tego, żeby taką redukcję wykazać. W związku z tym staramy się zapewnić to, żeby Państwa po pierwsze ochronić przed karami, a po drugie, żeby zapewnić tą możliwość, realizację tej możliwości przez innych odbiorców lub w inny sposób, bo tutaj na rynku mocy funkcjonuje także rynek wtórny, w których niektóre niedyspozycyjności można ewentualnie uzupełnić, korzystając z rynku wtórnego, chociażby z innych jednostek będących w naszych portfelu. Potrzeba dalszego rozwoju TSR. Dlaczego jest to ważne? No, ogromne wyzwania stoją przed nami, ogromne inwestycje związane z dochodzeniem do czy ograniczaniem emisji CO2, ambitnymi planami w tym zakresie. I jak widzimy, ceny energii w Polsce są praktycznie na poziomie hurtowym już najwyższe w Europie, odczuwa bardzo mocno to wielu klientów. W związku z tym jest bardzo ważne, żeby te koszty systemowe były możliwie jak najniższe, żeby tutaj dzięki temu ograniczać koszty dla wszystkich odbiorców, ale też jest to możliwość uzyskania tych środków przez odbiorców, ale i wykorzystania większej ilości energii odnawialnej, a także zwiększenie bezpieczeństwa systemu, bo tutaj jak gdyby pozwalamy uniknąć powiedzmy takich sytuacji, w których występowałyby blackouty, czy chociażby takie przymusowe ograniczenia i nieodpłatne ograniczenia zasilania, jak w przypadku stopni zasilania, które pamiętamy z 2015 roku. Na rynku mocy funkcjonuje nieco mniej podmiotów wciąż jeszcze, ale ta ilość liczymy, że będzie rosła niż funkcjonowała nieco mniejsza liczba większa liczba podmiotów, a mniejsza liczba megawatów niż do tej pory. Do tej pory było 750 megawatów mniej więcej kontrakt oferowany dla PSE. No, na rynku mocy jest to w okolicach 600 megawatów, natomiast liczymy na to, że w kolejnych latach będzie tych możliwości troszkę więcej. Ten potencjał sięga nawet 10% szczytowego zapotrzebowania, czyli ponad 2000 megawatów. Ale DSR nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Tutaj, jeżeli chodzi w szczególności o adaptację źródeł odnawialnych, jest istotne również wykorzystywanie potencjału w zakresie elastyczności. Warto też wspomnieć, że dzięki DSR-owi można przyłączyć do sieci na przykład więcej elektrowni wiatrowych. O ile elektrownie wiatrowe w całym roku, patrząc na taką uporządkowaną krzywą, obniżają w miarę równomiernie to zapotrzebowanie szczytowe, o tyle powstaje problem w tych godzinach maksymalnego zapotrzebowania. Tutaj jak widać ta różnica jest najmniejsza pomiędzy zapotrzebowaniem nieskorygowanym o produkcję z wiatru i skorygowanym. Po prostu z reguły wtedy te elektrownie wiatrowe nie pracują. Natomiast wykorzystanie DSR przez te kilkanaście do kilkudziesięciu godzin, chociażby w postaci rezerw, to nawet nie muszą być rezerwy wykorzystywane, ale muszą zapewnić operatorowi, że takie rezerwy posiada. Pozwala to na to, że tych więcej źródeł odnawialnych można bezpiecznie przyłączyć, a jak wiemy, te elektrownie wiatrowe są w tej chwili najtańszym źródłem energii, także pozwala to też na ograniczenie kosztów, ograniczenie cen, które Państwo wszyscy płacą. Oprócz takiej funkcji przeciwawaryjnej programów czystomocowych występuje jeszcze wiele innych programów nastawionych na elastyczność i tutaj najlepszym przykładem, ale nie jedynym, jest Francja, gdzie również DSR może funkcjonować w zakresie chociażby usług systemowych, takich szybkich usług systemowych. Są dodatkowe programy przeciwawaryjne, które można wykorzystywać w rynku mocy i jak widać ta ścieżka dochodzenia była
była taka, że wręcz zaczęło się od rynku bilansującego czy dodatkowych możliwości DSO-owych. To jeszcze wszystko jest przed nami. Myślę, że najpóźniej w roku 2022 w związku z reformą całego systemu elektroenergetycznego te możliwości również powstaną i będzie można na bazie rynku mocy, który zapewnia stałe przychody, również obudowywać te usługi o dodatkowe przychody. No i dzięki temu łatwiejsza będzie adaptacja większej ilości źródeł odnawialnych, łatwiejsze będzie ograniczenie emisji i dochodzenie do gospodarki, w której całkowicie się wyeliminuje potrzebę stosowania źródeł wysokoemisyjnych. Bardzo dziękuję. Zapraszam do kontaktu w tej sprawie.